Przejdźmy teraz do wydawnictwa komiksowego. Nowości z tego wydawnictwa, czyli testując apokalipsę autorstwa Toma Kaczyńskiego. No to się prosi, żeby czytać Kaczyński, prawda? Ale ogółem po lekturze tego komiksu wróciła mi nadzieja w komiksy. Ogółem, no, raz na jakiś czas po prostu czytamy jakiś komiks, po którym się uświadamiamy w pewności, że jednak komiksy wciąż dają radę i potrafią bardzo fajnie zaskakiwać. Testując Apokalipsę, ja bym dedykował wszystkim tym, którzy szukają pozycji pod różne badania. Jeśli piszecie pracę magisterską, albo nie wiem, licencjacką, albo w ogóle zajmujecie się pisaniem, Artykułów albo badacie, szukacie komiksu, gdzie są bardzo fajne pomysły, jakieś środki artystyczne, eksperymenty z formą, no to jak najbardziej testując apokalipsę powinno być na liście lektur waszych, właśnie no, na, na, na waszej liście lektur po prostu. Ogółem też ten komiks bardzo bym dedykował wszystkim architektom. Tak, architektom, to jest idealny komiks dla architekta, ponieważ aha, architekt jest, też, jest ten architekt, a ta architektka. <grych> tak, no przy okazji architektka, fajnie to się wymawia, no? tak jakby ktoś robił beatbox, architektka, architektka. Na początku można sobie połamać język. Ale dlaczego? Ponieważ no, na formę graficzną. No, mam po prostu wrażenie, że Tom Kaczyński jest architektem, e, ponieważ jego tematem jest miasto. E, no i właśnie, tutaj e, komiks składa się ze zbioru opowiadań. Niektóre są króciutkie, niektóre są długie. E, ten morał każdego opowiadania jest gdzieś tam ukryty. Nie są to komiksy, że tak powiem, dla osób, którzy oczekują e, kawa, jak żeby kawa na ławę wystawić wszystko, całą treść na końcu jeszcze ten morał wytłuścić wielką czcionką, żeby nie zapomnieć, żeby zauważyć na pewno. To są komiksy, które właśnie poruszają wiele sfer, ale gdzieś tam cały czas... Tematem przewodnim każdego opowiadania jest człowiek a miasto. E, I są różne zagadnienia, e, na przykład e, motyw, że cały czas jeden z bohaterów spędza czas w samochodzie, jakby jego życie, tutaj mamy urywki jego życia, e, te momenty, te fragmenty, kiedy on dojeżdża do pracy albo wraca z pracy, e, jadąc samochodem. E, mamy na przykład e, historię pewnej jakby choroby psychicznej, która nawiedza mieszkańców e, pewnego kwarta a która to choroba pojawiła się na wieść o tym, że mają budować pewien biurowiec. Znaczy nie biurowiec, tylko apartamentowiec, jakiś wielki, wielki dom w ich okolicy. I, no i to powoduje pewną schizę. E, później mamy też historię no tak, dobra, będę rzucał teraz nie, nie będę skupiał się na każdej z nich. Ale jakiegoś, znaczy, historię człowieka e, trapionego przez różne choroby. Alergika, który, jak sam mówi, e, nie, słaby, niepewny, chorowity, alergiku, zależny od klimatyzacji, cierpiący na agorafobię, udomowiony i ucywilizowany, i który to jedzie gdzieś e, na peryferia swojego miasta e, i tam, jakby doznaje takiej powrotu do pierwotnej pierwotnych instynktów, pierwotnej natury, jakby to określić. Um, inny właśnie motyw, kiedy to znaczy, historia o tym, jak pewien pan jedzie, przeprowadza się, żeby pracować dla wielkiej, wielkiej korporacji, która to korporacja oczywiście ma aspiracje, żeby być wręcz światową potęgą. Dla kom fanów komiksów Marvela to będzie taka ciekawostka, że logo tej korporacji to jest właśnie taka kaomarnica, która przypomina logotyp organizacji Hydra. Taka tam Ciekawe, takie skojarzenie. I niekonwencjonalne, że tak powiem, środki, w jaki sposób oni chcą inspirować tych pracowników odpowiedzialnych za wizurynek tej, tej korporacji. Później mamy kolejną historię mieszkańców pewnego modernistycznego właśnie domu na peryferiach. No i na końcu historia premierowa o Imhotepie, o architekcie, który przyjeżdża do miasta zwane na u... Urur szukam teraz, nie mogę znaleźć. Do miasta, w którym rządził król Imhotep, miasto Uruk, przepraszam, za zwłokę znalazłem. No Imhotep, pierwszy architekt w historii, tak się zwykło mówić, Ciągle uległem ten temat miasta, temat architektury. Jeśli chodzi o poruszaną, o przestrzeń, w jakiej obraca się Tom Kaczyński w swoich historiach. W dodatku on bardzo często tutaj no właśnie, jak czytamy opis, to mamy tutaj takie hasła jak okultystyczna ekonomia, metafizyczne korki, marksistowskie zombie na Marsie, tajemne stowarzyszenie architektów, projektanci duchy z przyszłości i demograficzne demony to tylko kilka przejawów kryjących wiele tajemnic. Eschatologii przyszłości. I tak, i to wszystko tutaj jest. Faktycznie mamy tutaj naprawdę rozkminy, z jednej strony no, bardzo osobliwe, niesamowicie pasujące do klimatu, ale to no, no, kurczę dziwne, jakże koleś na przykład w ubikacji mówi o tym, że w ubikacji rozumiecie, że w sztuczny sposób przecięli więź między układem pokarmowym, układem trawiennym człowieka, a urzeźnianiem gleby. Jaki to może mieć wpływ i do, dokąd idzie człowiek, albo że naj, najlepszym wnalazkiem człowieka są słuchawki, ale to akurat powiedział koleż, który zajmuje się muzyką. I faktycznie mamy mnóstwo takich bardzo, bardzo osobliwych przemyśleń, które brzmią absurdalnie. No jeszcze raz je wymienię: okultystyczna ekonomia. Wyobraźcie sobie, okultystyczną ekonomię, metafizyczne korki dalej wyobraźnie pracuje, nie? Marksistowskie zombie na Marsie. A to wszystko w tym komiksie jest. I no i właśnie, a propos tych eksperymentów, szata graficzna, o kurczę, to jest po prostu poezja. Naprawdę świetny pomysł Toma Kaczyńskiego, w jaki sposób to wszystko ubrać, te swoje historie, w taką jakby sterylność. Te rysunki przywodzą na myśl rysunki architektoniczne z lat 60., z lat 70. Architektura w ogóle to taki modernizm, taki właśnie czysty, tej, czysty modernizm. Na niektórych kadrach w ogóle przeplatają się Istniejące obiekty architektoniczne, um, a zarazem ta sterylność jest tracona, kiedy on rysuje ludzi, ponieważ nie tworzy ich tak, nie wiem. Um... Daniel Clowes z samym konturem, ponieważ jakby to, w jaki sposób on kreuje tej rzeczywistość, wykorzystuje rastry takie typowe dla komiksów, takie wiecie, kropeczki, rastry, z których znany jest Roy Lichtenstein, który właśnie też specjalnie je wykorzystywał. To równie świadomie wykorzystuje Tom Kaczyński. Zabawa kolorem, bardzo oszczędność tutaj, do doborze koloru, niczym Frank Miller w komiksach z serii Sin City. Mamy tutaj czerń i biel, te szarości poprzez te rastry zakropkowane, i potem mamy na przykład dla danego komiksu inny kolor. A to jest taki zgnito żółty, a to jest czerwony, a to jest zielony, albo właśnie pomarańczowy, tudzież e, szary. E, co też no, niesamowicie on też, że zabawi się tym kolorem, ale ogółem, e, no właśnie, mamy taką sterylność, czyli jakby do tego do tych teł pasuje wręcz taki styl linar Claire, że wiecie sam kontur jednolite wypełnienia zero światło cienia ale on się tutaj na to nie decydował nie zdecydował być może to byłoby zbyt syntetyczne w tym momencie wszystkie obiekty architektoniczne czy wnętrza tutaj mamy wrysowane faksanometry w które jest charakterystyczne dla projektów architektonicznych tutaj często on pokazuje w kadrach zwraca uwagę na nie wiem balustrady na schody buduje tą przestrzeń. Normalny rysownik w ten sposób by nie budował, nie, nie tworzyłby, nie opowiadałby historii, to jest niezwykle ciekawe. No i też widać pewną jakby tendencję, że na początku on jakby kreował e, taką jakby artystyczność, nie wiem, metafizyczność komiksu, nie wiem, jak to określić. Um, na początku właśnie starał się wpłynąć na emocje czytelnika poprzez treści, poprzez historię, jaką opowiada, a z czasem widzimy tendencję, że jakby mniej już tutaj operuje słowem, a bardziej operuje obrazem. Na przykład coś chce zasłonić, albo jakiś dymek gdzieś mu ucieka poza kadr, albo właśnie coś przenika przez siebie, bawi tutaj się w tym momencie kolorem, często kompozycją, kiedy na przykład ktoś kogoś wali w łeb, traci przytomność. To, um, odpowiednio to akcentuje e, kształtem kadru. E, ale tak, no, na, na pewno w ostatniej historii e, widzimy tutaj bardzo dużo zabawy, bardzo du dużo eksperymentu. No, e, no widzimy, w którą stronę autor po prostu dąży, w którą stronę teraz, w którą stronę myśli tym komiksem, że tak powiem. No i ogółem, bardzo taki postmodernistyczny komiks, nie wiem czy to dobre określenie, ale rewelacyjna szata graficzna, która po prostu taką sterylnością uderza, taką właśnie takimi latami 60., jeśli chodzi o, o architekturę. Coś majstersztyk dla każdego architekta jako prezent. Jeśli macie, nie wiem, wśród znajomych, zbliża się jakaś okazja, przypomnę tytuł Testując apokalipsę. Ten komiks będzie strzałem w dziesiątkę pod względem graficznym. Rewelacja dla każdego architekta. Dla Ludzi spoza architektury, na pewno ciekawostka bardzo fajna do obiekt badań, żeby właśnie przyjrzeć się, żeby trochę zajrzeć, trochę poszperać w tych nazwiskach, które są tu wymieniane, nazwiskach zanych architektów, żeby natrafić na te projekty, które tutaj są rysowane, żeby jakby zrozumieć, skąd Tom Kaczyński czerpie inspirację. Ale całość. Testując Apokalipsę, bardzo fajny komiks, bardzo przemyślany, pokręcony na maksa, yy, ale przyznam, że udany. Naprawdę udane udane dzieło. A właśnie, Tom Kaczyński, gdy znalazłem informację, że pochodzi z Gdańska, więc to w sumie też polski akcent, polski autor o polskich korzeniach, może w ten sposób. Ech. Także jeśli kogoś zaintrygowałem, jeśli lubicie takie zwariowane komiksy, to zapraszam was do wydawnictwa komiksowego. I don't know.